Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest niedziela, godziny takie wczesnopopołudniowe. No i zastanawiam się, co robić w dalszej części dnia. Z rana wybrałam się dzisiaj do Siekierek na cmentarz. Byłam w sanktuarium, bo jest tam również takie nieduże, malutkie, skromniutkie sanktuarium. Bardzo ładny kościółek. No i tak myślałam, że może zrobię jakieś takich kilka nagrań, no ale nie było ku temu warunków. Pogoda taka dosyć nieciekawa, dosyć dużo ludzi, także też był gwar tłoczno i jakoś tak nie sprzyjało to wszystko, aby coś nagrać. No i teraz się właśnie zastanawiam, co robić dalej. Jestem teraz w ostatnich dniach, jak ten Kevin sam w domu, Renia sama w domu, wszyscy wybyli. Mamusia z tatusiem pojechali na 2 tygodnie nad morze odpocząć, nałapać troszeczkę jodu, posłuchać szumu fal, no po prostu odpocząć. Edziu też wybył, pojechał w swoje strony już tydzień temu. No tak się złożyło, że ostatnim razem, jak był w swoich stronach, spotkał się z 2 czy z 3 kolegami z lat szkolnych. No i spotkanie, wiecie, tak fajnie przebiegło w takiej super atmosferze, że zachciało im się jeszcze. No i pierwotnie to spotkanie planowali sobie na sierpień, tak już po robotach. No ale teraz akuratnie w ten weekend w Krośnie bodajże są Mistrzostwa Polski w lotach balonowych. No i ktoś wpadł na pomysł, że fajnie by było akuratnie w tym terminie zrobić takie spotkanie klasowe. No i pojechał. Szaleją tam chłopaki, kobiety pozostawały w domach, a chłopaki, wiecie, takie wyrwane spod skrzydeł swoich żon. Nie wiem, co oni tam robią, nie wiem. Spytać go, jak przyjedzie, to spytam, ale czy mi powie? Teraz to na pewno mnie ogląda, także mężu, pamiętaj, będziesz mi się tutaj spowiadał po powrocie. Tak się śmieję. No ale też i poza tym mamy tam jeszcze kawałek lasu, kawałek pola, no i od czasu do czasu no jest konieczność pojechać, zobaczyć, jak to wszystko tam się odbywa, jakieś plany poczynić, poustalać pewne kroki, które trzeba będzie podjąć, także co jakiś czas Edziu musi zawitać tam w swoje strony. No i ma też tam braci, siostra jest, bardzo dobrze żyją z sobą, także takie spotkania też się odbywają. No a tutaj może teraz się pojawi pytanie, czemu razem nie jeździmy. No niestety na gospodarstwie nie można sobie pozwolić na wspólne wyjazdy, bo są zwierzęta. Jeszcze dopóki rodzice byli w pełni sił, byli tacy, no wiecie, dziarscy, to można było gdzieś powierzyć im tutaj zostanie samym na 2 tygodnie, czy chociażby nawet na ten tydzień. No ale teraz, no niestety lat im przybywa, są coraz słabsi, pomagają ile tylko chcą i ile im siły pozwalają, bo to nie jest tak, że my im tutaj czegokolwiek zabraniamy, czy też ich zmuszamy, bo nieraz w komentarzach pojawiają się takie zdania, że rodzice już wiekowi, a pracują. To nie jest tak. Każdy człowiek chce funkcjonować w tym społeczeństwie, chce czuć się potrzebny. Tak samo i osoby starsze, moi rodzice. Jeżeli przychodzi już ten wiek emerytalny, to czują się tacy odsunięci, zwłaszcza w gospodarstwie, bo życie pomiędzy miastem a wsią jest całkiem różne. Ludzie w mieście, przechodząc na emeryturę, no gdzieś tam może oswajają się z tym, chociaż też jest ciężko, ale na wsi, jeżeli ktokolwiek pracował od urodzenia przy zwierzętach, pracował w polu i dochodząc do pewnego etapu, jeżeli zostałby odsunięty, taka osoba czuje się już niepotrzebna, czuje się wyeliminowana. Często, wielokrotnie, później takie osoby popadają w depresję,
czują się naprawdę wyizolowane z rodziny, odsunięte od wszystkiego, co do tej pory kochały, co było ich sensem życia, co było dla nich priorytetem. Tak samo i tutaj u nas, jeżeli mają ochotę, to idą, pomagają, pracują i to czynią, a jeżeli nie, to po prostu siedzą, leżą w domu i to ich cieszy, bo oni są pełnowartościowymi ludźmi. Każdy człowiek jest pełnowartościowy do końca życia, nawet jeżeli już nie ma siły pracować, nie może chodzić, to chociażby słowem, chociażby takim wsparciem swojego doświadczenia, a jest potrzebny i powinien czuć się potrzebny. Tak samo i rodzice. Ale zostawić ich już na dłużej niestety samych nie możemy, bo gdyby tutaj chodziło tylko o samo obejście, to tak, jak najbardziej, ale są zwierzęta, co wielu z Was wie. No i zwierząt niestety nie zostawi, bo to trzeba chodzić, trzeba zaglądać. One mogą w każdej chwili gdzieś wyjść, mogą się odpiąć. No i to już jest dla osób po 70 roku życia bardzo niebezpieczne, chociażby nawet uwiązać takie bydle. Ktoś może sobie powiedzieć, co tam, one są oswojone. Ale kochani, one mają kilkaset kilo, one mają po 700 kilo i nawet będzie się chciało opędzić od muchy i niestety może doprowadzić do tragedii. Także no tutaj to nie jest takie proste, jakby się komuś wydawało. Słyszycie, jak żaby rychoczą? Teraz tak troszeczkę nieśmiało, a przed chwilką darły się jak oparzone. Ależ to był przed chwileczką żabi koncert. Zeszłam tak sobie tutaj na ogród, bo planowałam, że się wybiorę na rower. Już nawet sobie ten rower wyprowadziłam, ale zaczęło kropić. Gdzieś tam od zachodu zaczęło grzmieć, wyciągały się takie chmury, no a zmoknąć mi się jakoś nie bardzo chce. I zeszłam, ale teraz widzę, że się wypogodziło. Może jeszcze zaraz podjadę sobie nad Odrę, zobaczę, jak to wszystko tam wygląda. Teraz cała przyroda, otoczenie zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Jedzie, jak wróci, to tutaj nie pozna tego otoczenia, bo jak wyjeżdżał, to wszystko było takie jeszcze młodziutkie, delikatne, a teraz już jest w pełni rozwoju. No ale czas spędził na pewno fajnie, bo tak jesteśmy w stałym kontakcie. Wiem, że był na Górze Szybowcowej. W końcu zdobył trójstyk, bo tak było to jego takim marzeniem. Zawsze planował iść na trójstyk, ale ilekroć żeśmy tam pojechali we dwoje, czy on sam, o, żaby się właśnie ponownie rozrechotały. To jakoś tak nie było ku temu okazji, żeby na ten trójstyk pójść, a teraz wiem, że poszedł, także spełnił swoje takie pragnienia. No i przede wszystkim to spotkanie. Oni się nie widzieli 35 lat. I tak jak Edziu mówił, oni ostatni raz widzieli się no w szkole. Mieli tych około 20 lat, mieli swoje plany, swoje marzenia. No jak to każdy młody człowiek chciał sięgnąć szczytu swoich możliwości, no ale życie niestety pisze swoje scenariusze, ma wyznaczone swoje tory i często jest całkiem inaczej, niż byśmy się tego spodziewali, niż byśmy tutaj sobie zakładali. Tak samo i w tym przypadku będą mieli właściwie, bo już się spotkali, na pewno wiele do opowiadania. Może były takie przypadki, że ciężko było im się nawet rozpoznać, bo przecież to minęło 35 lat, to jest kawał czasu. Człowiek no, starzeje się, nie idzie do młodości, rysy twarzy się zmieniają. No i to takie jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo takie fajne przeżycie, wzruszające, radosne. No i tak fajnie jest się spotkać tak z ludźmi, z którymi dzieliło się te młode lata, takie pierwsze swoje sukcesy, pierwsze upadki. No i teraz po wielu latach zweryfikować to wszystko. Fajne to jest.
No i co? No i wybrałam się nad Odrę. Nie dało mi, mimo że niebo tutaj zmienia się co chwileczkę, krążą wokoło deszcze jakieś burze, ale nie dało mi. Woda, mimo tego, że jest wiatr, to jest w miarę spokojna. Niebo jest przepiękne. Tutaj zmienia się z minutki na minutkę. Przed chwileczką były takie ciemne, stalowe chmury, z których tam po stronie niemieckiej padał deszcz. No i tutaj jest taka zawsze sytuacja, że często idzie deszcz, widzimy te chmury, takie ciężkie, stalowe, już widać smugi deszczu, które padają po drugiej stronie Odry. Dochodzi to do Odry i idzie bokiem w lewo bądź w prawo. W tym przypadku poszło tam, w tamtą stronę. Te siwe takie smugi, które teraz widzicie, to są smugi deszczu, który pada i one poszły sobie tam het wzdłuż Odry w stronę Szczecina, a tutaj idzie teraz znowu piękne, błękitne niebo. Tam dalej idzie kolejna taka chmura deszczowa, która za chwileczkę tutaj przybierze na sile. Będzie ona ciemniała z każdą minutą. Dojdzie do Odry i pójdzie sobie wzdłuż Odry. Ale też jest i taka sytuacja, że jak przepuści, to słuchajcie, nie ma, zmiłuj się. Pompuje jak nie wiem co. To są te chmury, które przed chwileczką poszły i one tutaj, popatrzcie, jakie mają kształty, jaki mają kolor. No ja tutaj sobie tak stoję i to obserwuję. Spektakl fantastyczny. Tam za tymi chmurami jest słońce i zależy, jak one się ułożą, to tutaj tak się właśnie wybarwiają. Życie na wsi, na gospodarstwie jest piękne, chociaż do łatwych nie należy. Są wzloty, upadki, są radości i smutki. To jest taka ciągła walka z przeciwnościami losu, z naturą, bo człowiek, który żyje na gospodarstwie, żyje na wsi, pracuje na roli, jest narażony na wszystkie kataklizmy, jakie mogą przyjść. Tutaj sobie naprawdę nic nie zaplanujemy, niczego nie możemy przewidzieć. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć jakoś w taką długoterminową przyszłość. My możemy robić plany, bo je oczywiście robimy, planujemy, że w tym tygodniu to, ale wystarczy tylko, że pogoda się zmieni. No i te plany idą do kosza. Także no tutaj trzeba się liczyć z tym, że idziemy tak naprawdę na żywioł. Jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę niebios, natury i przyrody. Teraz właśnie zaczyna pylić topola i ona wypuszcza nasiona w postaci takiej białej waty. Nie wiem, czy to na kamerze jest widać, bo świeci słońce, ale tutaj jej fruwa pełno i są takie dni, że jak ona intensywnie pyli i jest dzień wietrzny, to wszystko tak fruwa, jakby sypał śnieg. Śnieg w środku wiosny. Łąki, drogi pokryte są tym takim białym puchem. No, wygląda to naprawdę ładnie. Pięknie jest. Ale są osoby, które chcą ten wizerunek zmienić, które chcą na siłę zmienić wieś na swoją modłę, bo im śmierdzi, bo im nie pasuje, bo tak, bo siak. Wieś istniała od setek lat, od tysięcy lat i ona dalej będzie istniała. I nie trzeba tutaj żadnych zmian, nie trzeba tutaj żadnej ingerencji, bo ludzie, którzy tutaj żyją, wiedzą, jak na tej wsi żyć, jak na tej ziemi gospodarować, ale ludzie, którzy przyjeżdżają tylko na chwilę odpocząć, czy budują sobie domki letniskowe, naprawdę nie mają pojęcia o zasadach tutaj panujących, o zasadach tutaj się toczących. Wszędzie tutaj
jest dzisiaj pełno ludzi i tak jest praktycznie każdego dnia. Każdy szuka wytchnienia, ciszy, spokoju, poobcowania z tą naturą, pobycia ze swoimi myślami sam na sam, poobserwowania tego, co się dzieje wkoło. I bardzo dobrze, tak powinno być, ale nie zapominajmy, że coś, co jest miejscem odpoczynku dla jednego, to jest miejscem pracy i życia codziennego dla drugiego. Nie możemy tutaj na siłę ingerować, zmieniać, wprowadzać swoje zasady, wtykać te przysłowiowe 3 grosze tam, gdzie ich nie trza, bo wychodzi to z ogromną niekorzyścią dla tych, którzy tutaj mieszkają i tak naprawdę z niekorzyścią dla tych wszystkich pozostałych. Przed chwileczką odezwał się bażant. Właśnie w tym lesie topolowym. Pokazywałam już niejednokrotnie te topole, one takie uschnięte, pomniki przyrody można powiedzieć, i mówiłam też o tym, że one są nietykalne, bo tworzą tak jakby taki naturalny rezerwat, ostoje dla ptaków, bo tutaj jest dosyć dużo dziupli, w których ptaki się lęgną, i też mówiłam, że one jeszcze żyją. Zobaczcie, niby są uschnięte, jedna jest uschnięta, czubki mają pousychane, ale boki wciąż nadal żyją i tak naprawdę tworzą tutaj taki ładny krajobraz. Wszystko to ze sobą współgra. Właśnie też i kukułka się odzywa. Wszystko wkoło tętni życiem. Nie należy tego zmieniać na siłę i nie zmieniajmy tego. Cieszmy się tym, co jest, i przyjmujmy to wszystko takie, jakie jest, z poszanowaniem dla drugiego człowieka i niezmienianiem pewnych rzeczy na siłę. Nie wprowadzajmy swoich miejskich zasad do życia wiejskiego, bo to nie idzie w parze. Miasto i wieś jest bardzo od siebie zależne, ale to tak naprawdę są dwa światy. Życie tu czy tu toczy się inaczej. Jest tak samo ciężkie. Jest taka sama walka o przetrwanie. Samiec się odezwał. Może tak jeszcze raz? Na życzenie nie ma, na zawołanie nie ma nic. Także szanujmy to wszystko, szanujmy się wzajemnie. A na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do następnego.